Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jest 12 marca 2024 roku. W większości mediów głównego nurtu możemy przeczytać, jakim to błogosławieństwem dla Polski było przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zewsząd, no można powiedzieć wręcz biją po oczach nagłówki mówiące o tym, że nie ma alternatywy dla członkostwa Polski w NATO i rozpływające się nad tym rzekomym dobrodziejstwem, jakie miało spaść na Polskę z chwilą przystąpienia do NATO 12 marca 1999 roku. Trwa wizyta Premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych, którą poprzedził bardzo ważny list Polonii Amerykańskiej. Ko komentarz do samego listu Polonii, do wizyty prezydenta i premiera w, w Stanach Zjednoczonych będzie w osobnych odcinkach podcastu geopolitycznego, ale dziś chciałbym zrobić taki krótki bilans członkostwa Polski w NATO. Bilans, który nie będzie zbieżny z opiniami w głównym, Nurcie. Nie będę także się rozwodził, bo nie ma nad czym. Bilans ogólnie jest oczywisty i wiadomo, że, że dla Polski bardzo, ale to bardzo niekorzystny. Zacznijmy od chwili przystąpienia Polski do NATO. Rok 1999. Rok który przejdzie do historii, który już przeszedł do historii jako rok hańby, jako rok hańby w historii tego jednego z najkrwawszych sojuszy polityczno-militarnych w historii bombardowanie Jugosławii, sprzeczne z jakimkolwiek kanonem prawa międzynarodowego, nie mówię już nawet o prawie humanitarnym bombardowanie żłobków, przedszkoli, szkół, bombardowanie dróg, bombardowanie elektrowni, bombardowanie cywilnej infrastruktury. Przez lotnictwo amerykańskie, przez lotnictwo natowskie. 2000, ponad 2000 cywilnych ofiar, w tym bardzo wiele kobiet i dzieci bestialstwo, które pokazali wtedy Amerykanie i ich zbrojne zbrojne ramię, jakim jest, jakim jest NATO. Dalej było już tylko gorzej, dalej było już tylko gorzej. Pamiętne wystąpienie Williama Walkera, przedstawiciela USA na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, i cały potok kłamstw, który wylał się z amerykańskiego przedstawiciela na temat rzekomej broni masowego rażenia, którą posiadał rzekomo Saddam Hussein. To dało pretekst do uderzenia do wielkiej inwazji amerykańskiej i ich sojuszników, w tym tak zwanych junior partnerów, czyli zwyczajnych wasali. Bombardowanie Iraku, inwazja lądowa, okupacja tego kraju, wiele, wiele zbrodni, których dokonywali także żołnierze amerykańscy, a przede wszystkim właściwie żołnierze amerykańscy w gronie tych żołnierzy NATO. Ale rok 2003 to nie tylko w mojej ocenie haniebny udział wojska polskiego w amerykańskiej i bezprawnej, bezprawnej, podkreślajmy, inwazji na Irak, ale także Ogwałcenie polskiej suwerenności. To jest najlepsza kwintesencja członkostwa Polski w NATO lata 2003-2005. To, co widzieliśmy, co już wiemy także z międzynarodowych śledztw, wiemy o podeptaniu konstytucji, podeptaniu prawa polskiego, prawa międzynarodowego, złamaniu zasady suwerenności, sprowadzeniu suwerenności państwa polskiego do parteru, podporządkowanie służb. Rzeczypospolitej Polskiej, amerykańskim służbom specjalnym i stworzenie tajnego więzienia CIA. W starych Kiekutach, w ośrodku kształcenia kadr wywiadu. To nic innego jak sprzedanie polskiej suwerenności za garść srebrników, a w tym przypadku dolarów. Całkiem zresztą nieduża nie, nie kwota. Ta suwerenność państwa polskiego dla funkcjonariuszy, dla politycznych, dla funkcjonariuszy służb okazała się niewiele warta, sądząc po tych doniesieniach, które już, 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 już mamy. Przetrzymywanie ludzi bez wyroku sądu, torturowanie, to wszystko na rozkaz Stanów Zjednoczonych, na rozkaz CIA. No i wreszcie <laughs> największa kompromitacja Sojuszu Północnoatlantyckiego przegrana yy, wojna w Afganistanie. Yy, no, blamasz, jakiego, jakich trudno szukać w historii podobnych. No, Pewnie znaleźlibyśmy kilka różnych analogii, ale fakt, że najdłużej trwająca wojna w historii Stanów Zjednoczonych. No przecież to nie była wojna secesyjna, nie pierwsza wojna światowa, nie druga wojna światowa, a właśnie wojna z pasterzami z gór Afganistanu, dwudziestoletnia wojna sromotnie przegrana. Amerykanie w niesławie wycofują się, wycofują się po dwudziestu latach z Afganistanu, wycofuje się NATO mając satelity, mając wojska kosmiczne, mając nowoczesne siły powietrzne, mając drony, mając zaawansowane służby wywiadowcze, mając nowoczesne uzbrojenie, mając potężny przemysł przegrywa sojusz północnoatlantycki z pasterzami z gór Afganistanu. Blamasz kompromitacja. Ale dodajmy jeszcze do tego cały szereg działań eskalujących napięcie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sami Amerykanie to potwierdzają. Amerykańska uczelnia Brown University ogłosiła publicznie ogłosiła program Cost of War, koszty wojny, w którym przedstawiła dokładny bilans amerykańskich inwazji, amerykańskich wojen po 2001 roku. Tylko te po 2001 roku przyniosły śmierć ponad 900 tysięcy ludzi, ponad 900 tysięcy ludzi, w większości oczywiście cywile, zginęli w wyniku imperialnej polityki amerykańskiej i ich zbrojnego ramienia, jakim jest, jakim jest NATO. To jest bilans. To jest bilans bilans, który niestety po części także spada na Polskę, która żyruje amerykańską, amerykańską politykę. No a my jesteśmy jak to mówią niektórzy junior partnerem, ale ci no, bardziej twardo stąpający po ziemi mówią wprost, że wasalem Stanów Zjednoczonych co jak na dłoni widać po kolejnych wizytach decydentów z Warszawy w Waszyngtonie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której rozszerzające się agresywne NATO, agresywny sojusz polityczno-militarny, czego dał wyraz bombardując Libię, bombardując Jugosławię, bombardując Irak, bombardując Afganistan, no możemy długo wymieniać. Rozszerzając się, eskaluje, eskaluje napięcie. Wiemy, że tym głównym katalizatorem, tym wyzwalaczem do eskalacji napięcia w Europie Środkowo-Wschodniej był szczyt NATO w Bukareszcie w 2008 roku, gdzie sojusz chciał, chciał się rozszerzyć o Ukrainę i Gruzję. Dopiero z doniesień amerykańskiego dziennika New York Times opublikowanego 25 lutego 2024 roku wiemy, że amerykański wywiad CIA i brytyjski wywiad MI6 zorganizowały sieć 12 potężnych baz wywiadowczych na terytorium Ukrainy do prowadzenia działań przeciwko Federacji Rosyjskiej do prowadzenia działań hybrydowych. No i warto zadać sobie pytanie. Co by było, gdyby to nie wywiad brytyjski, nie amerykański, ale wywiad chiński i rosyjski zorganizowały 12 potężnych baz wywiadowczych w Kanadzie, w Meksyku czy na Kubie. Z, 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 oczywiście z ostrzem wymierzonym przeciwko Stany Zjednoczone. Czy Amerykanie siedzieliby z założonymi rękami, mówili o pokoju, e, mówiliby o tym, że się sprzeciwiają, wysyłaliby noty dyplomatyczne, noty protestacyjne, czy zorganizowaliby amerykańską opera specjalną operację wojskową? Oczywiście ja w żaden, sposób nie, 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 w żaden sposób nie podpisuję się pod wojnami napastniczymi, w żaden sposób nie popieram wojen napastniczych, w ogóle nie popieram przemocy ani w stosunkach międzynarodowych, ani w stosunkach międzyludzkich. Staram się zrozumieć pewne procesy i patrzeć obiektywnie, patrzeć obiektywnie na rzeczywistość, jaką ona jest. Cała ta narracja o Amery Stanach Zjednoczonych jako gołąbku pokoju, jako kraju miłującym wolność i eksportującym demokrację legła, legła po prostu w gruzach. Eksport demokracji Made in USA wygląda tak, jak widzimy to w zniszczonych w zniszczonych miastach, które nawiedziły właśnie te Interwencje, jak to, się, jak to się eufemistycznie nazywa, amerykańskie, a tak naprawdę po prostu wojny, inwazje w interesie wielkiego kapitału, w interesie przemysłu zbrojeniowego, w interesie bardzo często także ponadnarodowych, globalnych korporacji. Wiemy dobrze, że Duża wojna to duży biznes i wojna na Ukrainie jest tutaj tego także. Także przykładem, przykładem proxy War, przykładem wojny zastępczej prowadzonej przez kolektywny zachód z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi. Widzimy, jak skończyła, jak skończyła Ukraina. Widzimy, do czego prowadzi rozszerzanie agresywnego bloku polityczno-militarnego. No czas powiedzieć stop, czas powiedzieć stop. I warto mieć na uwadze to, że mechanizmy polityki międzynarodowej są niezwykle skomplikowane o wiele bardziej niż ta propaganda, którą się nam serwuje. Warto spojrzeć na pewne sprawy od innej strony, warto spojrzeć, poznać także inny punkt widzenia, ponieważ opieranie się tylko i wyłącznie na jednej matrycy, na tej matrycy narzucanej przez media głównego nurtu, prowadzi do tego, że. Bardzo często jesteśmy po prostu prowadzeni na rzeź, prowadzeni na nie swoją wojnę, prowadzeni na cudzą wojnę, traktowani jako zderzak strategiczny, traktowani jako kordon sanitarny, traktowani jako. Mięso armatnie. Widać to doskonale po naciskach na establishment polityczny w Warszawie. Widać to po wy ostatnich wypowiedziach polityków, tak zwanej Trzeciej Rzeczypospolitej, którzy eskalują napięcie w relacjach z Rosją, którzy mówią tak jak Radosław Sikorski o asymetrycznej eskalacji z Rosją, czy jej konieczności. Którzy mówią tak jak prezydent Duda o tym, że lepiej, żeby Rosja nie istniała. Czy mówią tak jak Szymon Hołownia, że wdeprze Putina w ziemię. To wszystko jest niczym innym jak Kształtowaniem odbioru społecznego, przygotowywaniem psychologicznym społeczeństwa do ponoszenia ciężaru nie naszej wojny. Dlatego tak ważne, aby w 25. rocznicę przystąpienia Polski do jednego z najbardziej krwawych, najbardziej agresywnych sojuszy polityczno-militarnych w historii świata powiedzieć jasno i wyraźnie: to nie nasza wojna, nie idziemy na żadne wojny. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni państwo, zapraszam państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest między innymi moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak międzymorze czy trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej to także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam państwa serdecznie na geopolityka.info.